Ej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a to jest The Elder Scrolls Online. Kontynuujemy przygodę z wampirami, która zawiedzie nas w to tajemnicze miejsce. Za nami, na tronie, siedzi... O mój Boże! O Chryste, Panie. Siedzi pewien łajdak, z którym przyjdzie nam się zmierzyć. Ale to za chwilę. Zapraszam was bardzo, bardzo serdecznie. Wrota do dworu wampira stoją przed nami, zdaje się, otworem. Zobaczmy, co da się tutaj zrobić. No proszę, kolejna wampirzyca. Sprawdźmy, co też w książkach ciekawego. No proszę. Nauczyłem się co nieco walczyć przy użyciu miecza i tarczy. To jest coś, co będzie mi niewątpliwie potrzebne. An outsider. Jeruk has not seen one in many years. Outsiders tend to fear us. Come, pull up a chair. Let us entertain you. It's not like we're going anywhere. Wampiry, wampiry. Ciekawa zgraja. Bardzo ciekawa zgraja. Sprawdźmy jeszcze. Jest, widzę, miejsce do spania. Jest to grupa, do której, jak wspomniałem ostatnio, zastanawiam się, czy aby nie dołączyć. Do wyboru są także wilkołaki. Ale wilkołaki bazują przede wszystkim na walce przy użyciu staminy. Ja natomiast nastawiłem się na magikę. Valerik. Scales tried to escape, so we locked her up. Nothing to worry about. Just want to make sure everyone stays safe. It won't be long before she gets that crazed look in her eyes, though. You saw those things out there. They're mindless monsters, as ugly as they are evil, and only interested in killing and feasting. Do you really want Scales out there attacking people? No? That's why I put her in a cage. Nasza Argonianka została zamknięta za kratami, ponieważ zaczynała, próbowała uciec stąd. Jak wygląda na to, że wampiry chcą jej pomóc. Pomóc, by nie zamieniła się w jedną z tych bestii, które mieliśmy okazję spotkać ostatnio. There's a chance, but it's just that, a chance. There's no guarantee she'll survive the process. I've seen it kill as often as it cures. It's a risk, but the alternative is far, far worse. Zatem podejmiemy próbę wyleczenia Argonianki. Przy okazji bowiem pokażę wam coś, co jest dosyć interesujące. Grając z The Elder Scrolls macie okazję poznać, przynajmniej na razie do tego poziomu, dwie gildie. Gildie wojowników oraz gildie magów. Każda z tych gildii daje zestaw unikalnych umiejętności. Wśród nich jest zdolność zastraszania albo perswazji. Mógłbym już o tym mówić, teraz pokażę wam to w użyciu. Można zastraszyć tego wampira, a przynajmniej można próbować. Użycie tego dialogu najwyraźniej uniemożliwi użycie pozostałych, więc jest to wybór. Jeżeli mnie okłamujesz, powiada mój bohater, będę na ciebie polował i na twój klan. I swear by the blood of my clan and my clanmates, I only want to help her. She's safe here. I'll protect her for as long as she remains with us. And if the cure fails, I'll teach her to control her urges. No dobrze, spróbujemy ją ocalić. You made the right decision. I promise I'll do everything in my power to help her. We'll watch over her. If she doesn't improve, we'll make sure she doesn't succumb to the bloodlust. Believe me, you won't regret this. Poor Scales burns with the blood fever. She'll be trying to eat every face she sees soon enough. Who would wish that fate upon her? Well, I suppose my father would, but you'll learn more about him shortly. I promise we'll look after Scales. We'll make sure that she's safe and that she doesn't hurt anyone. Now, I need your help. You saw for yourself. Vampire abominations prowl the springs. Those are my father's toys, sick creations of his evil mind. Jak spodziewałem się, przygoda z wampirami nabiera rozpędu. Wygląda na to, że ten, kto uczynił wampirem tego człowieka, jest wyjątkowo złą bestią
I to z jego powodu te wszystkie wampiry szalone łażą po świecie, atakując ludzi. Najwyraźniej, cóż, sprawdźmy, co najwyraźniej zleci nam ten jegomość. We've all been infected, cursed, plagued. Call it what you will, we're vampires. But we don't have to succumb to the curse's savage nature. My father thinks otherwise. Cóż, nasz rycerz uważa, że jest to przekleństwo. Niektórzy by się z nim zgodzili. Inni powiedzieliby, że na takie przekleństwo z radością by się zgodzili. Jego ojciec jest akurat takim wampirem, który uważa, że ta natura bestii w wampirach powinna brać górę. He believes we should embrace the bloodlust, the power, taking those who can't oppose us and making them our own. A civil war rages through Eastmarch. He feels the time is right to strike. He wants to grow an army of undead before anyone notices. Armię nieśmiertelnych, znaczy undeadów, chce wezwać. Zdaje się, że te bestie, które spotkałem wcześniej, nie umarli, to właśnie za przyczyną tego wampira. Okej. My father must be stopped at all costs. He's already targeted the Winterland Hunters. He's about to turn them into his puppets. Yorick downstairs can tell you how to save them. That's our first step. No dobrze. Dowiemy się czegoś więcej poniżej, ale wygląda na to, że czeka nas walka z większym wampirem. Ciekawe, czy gra nam da jakiś wybór w kwestii egzekucji tego łajdaka, jeżeli do takiej miałoby dojść. Zaraz też opowiem wam o wyborach, bo one są istotne. I hope Valeric didn't convince you to join our cause. Our battles never end well. True, his father's a bastard, but he's a strong bastard. Valeric can't beat him, and those who help us usually die. Yes, yes, Jaruk always has a plan. The Blood Fiends hunt by scent. They have the hunter's scent and await the command to strike. If we mask the scent, the Blood Fiends will lose interest and wander off. The Hunters will be saved. No cóż, zdaje się, że nasz przeciwnik, czyli ten główny zły wampir, to potężny zły wampir. Ale nasz Khajiit ma pomysł, by ukryć zapach, który prowokuje wampiry. Słuchajmy dalej. Take this liquid. It is a gift from Jaruk's close friends, Cello and Harp. Don't ask what it is, you don't want to know. Splash it on the hunters. Make them smell like something the Blood Fiends won't want to eat. Zdaje się, że są tu łowcy, którzy też polują na te wampiry. To ich będziemy musieli opryskać tym paskudztwem. Nie chcemy wiedzieć, co to jest. Tak przynajmniej twierdzi Khajiit. Oh, they'll hate it. They'll probably try to kill you. It's best if you rough them up a bit first. Show them who's stronger. Then splash it in their faces. As long as they end up very smelly, the hunters should be safe. No cóż, łowcy nie będą specjalnie zadowoleni z tego, że ich ochlapuje tym paskudztwem, więc w pierwszej kolejności muszę im skopać zadki, by wiedzieli, kto jest, kto tu rządzi. A potem... potem ochlapać ich paskudztwem. Majorne, my master, you've made contact with Majorne's son, Valeric. He's a troubled young man, ashamed of his heritage. Majorne simply wishes to end the conflict with his son. For this reason, my lord requests to meet with you. Do licha ciężkiego wiedziałem, że przyjdzie czas na rozterki. Wygląda na to, że ten jegomość jest kimś w rodzaju kamerdynera, tego wielkiego, złego wampira, który proponuje mi spotkanie i uważa, że jego syn to jest po prostu młody człowiek zżerany przez problemy, których mieć nie powinien. Oh, it's not just you. Others have tried to help Valeric. They either see how futile their task is, or they fail. My master wants to explain this to you. You don't have to make any decisions right now. Just hear him out. No dobrze, trzeba wysłuchać wampira. He will meet with you in his manor, the one to my left. No harm will come to you at this time. Majorne gives you his word. Majorne nazywa się ten wampir. To licha ciężkiego. Zdaje się, że tam jest coś. Kolejne miejsce, do którego musimy się udać. Cóż, wygląda to, że to zadanie będzie mocno przegadane, więc w ramach relaksu
Zabijmy coś sobie. Bo czemu by nie? Skradaj się, skradaj. Jest kilka sposobów, w jakich można. Ja skoro bazuję, moje umiejętności bazują na magice, to ja mogę korzystać cały czas z bloku. A, do diabła z tobą. Sprawdźmy tam. Mogę mieć cały czas uruchomiony blok, blokując wszystkie ataki. I używać tylko magiki do walki. Co sprawi, że będę dosyć bezpieczny. Widzicie, nie zużywam zbyt wiele staminy. A trochę zużywam. Ale da się tak przetrwać nawet do takich kilku przeciwników. Sprawdźmy, co ten przebrzydły wampir od nas może chcieć. O, Lender. Czy zaufać temu młodemu człowiekowi, czy sprawdzić, co ten duży wampir ma do powiedzenia? Sprawdźmy, kto wie. Może kiedyś przyda nam się jeden z nich. You must be curious as to why I summoned you. I want to give you an opportunity to learn my son's true intentions. His fire is admirable, but he does more harm than good. Do diabła. Na pewno brakuje mu urody, okej? Okay? Ale nie ogłady. Ogłada jest w porządku. Valeric opposes me because I embrace my true nature. I take what is mine without thought or hesitation. Valeric questions everything and tries to fix our people. He deprives them of what they need to survive, while telling them there is a better way. Filozoficzna dysputa między synem a ojcem, w teorii. Jeden uważa, że powinni swoją naturę właściwie wypełniać, a drugi, że muszą z nią walczyć. When they finally taste fresh blood, the fever takes hold. They become wild, savage monsters, more dangerous than anything I create. Many call me evil, but at least I do not feed indiscriminately. I feed to survive. I feed to increase my power. Valeric must be stopped. My people may kill hundreds, but when his followers lose control, they kill thousands more. I hide nothing from you. I am not a good man nor a good father. But I shall not kill my only son. For that, I need your help. Oto łajdak, chce, żebym syna mu zabił. Ale ja mu nie ufam, zresztą bardziej podoba mi się natura tego młodego wampira, który uważa, że raczej wypadałoby pomagać ludziom. No ale wampiry z drugiej strony są przecież wampirami. Ale ja jestem, jaki jestem. If that is your decision, so be it. After you leave here, know that I am your enemy. When next we meet, I will tear out your heart and drink your blood. And that shall still be better than if one of Valeric's followers becomes crazed and attacks you. Problem też polega na tym, że Valeric, próbując pomóc tym zarażonym, sprawia, że oni jakby uciekają w otchłanie szaleństwa. Ale nie będziemy sprzyjać. Ten wampir jest zdecydowanie zły. Trzeba by tym wampirom też oczywiście robić krzywdę. Czasami coś te wampiry są tu popsute, no, nic nie poradzisz. No. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No nic. No ciebie już widziałem, kolego. Gdzieś podczas moich przygód. Ciekawe, co tutaj porabia. A, zaraz. To jest jeden chyba z łowców. Smell! I need to get this off me!
No i dobrze. To załatwia sprawę. Ochlapałem go tym paskustwem, które ułatwi mu polowanie na wampiry. I w zasadzie nie zrobiłem mu nic złego. Nie są zadowoleni z tego rozwiązania, no ale co zrobić? Ow! Ow! Przesadziłem. Atak! Goraj, the gods! That smells awful! Facet już przywołał tygrysa, ale... Dobra, zdarzyłem. O, jest jeszcze jeden. Bałem się, że zabiłem piątego. Dobrze. Pomogłem im. Jakkolwiek by to nie był dobry pomysł. Znaczy, mam nadzieję, że był dobry pomysł. Przejedziemy się do Valerika, zobaczymy, co on tam ciekawego kombinuje. Przy okazji pochwalę wam się, że mój wierzchowiec potrafi już jeździć z prędkością 21%, a zaczynał od 15%. Każdego dnia, raz na 20 godzin, trzeba zakupić mu jeden z trzech rodzajów pożywienia. Jabłka, które kupuje, na stałe zwiększają jego prędkość o 1%. Jeszcze z 50 dni i powinien jeździć w miarę szybko. You saved the lives of the hunters. You ruined their clothes, but you saved their lives. My father will be upset when his slaves fail to locate new prey. He'll become curious. Then we'll catch him off guard. Szykują pułapkę na tego wampira. My father won't risk going outside. It's too dangerous. The sun is deadly to his ancient form. No, he'll send his thrall Tunis to see what went wrong. We need to catch my father before he returns to the crypts and locks the doors behind him. Okej, złapać ojca. Lara will sneak into my father's manor and wait for Tunis to return. She'll deal with him. I need you to enter the crypts. Rala may be a vampire, but she's still young. She wouldn't stand a chance against an ancient. Rala is quick. She can blend with the shadows. Slitting a thrall's throat is well within her capabilities. But someone more powerful than her needs to confront my father. Przyjdzie mi udać się do podziemi, co może być bardzo interesujące. Lubimy podziemia, prawda? Ja uwielbiam. Uwielbiam i cieszę się na tą przygodę. Głównym wejściem raczej wchodzić nie będzie... A jednak... Do diabła. Jest Irala. O, Holender, dobrała się do tego. Please leave me alone. I don't want to talk about what happened here. Toda nie chce mówić o tym, co tu się stało, więc bądźmy kulturalni i... zapytajmy. I resist the urge. I had to feed. Valeric keeps us locked away. He doesn't let us feed. Not naturally. Not like this. I need blood to survive. Why deny me this pleasure? No cóż, cały Valeric myśli o tym, żeby wampiry nie piły krwi. One i tak przy pierwszej możliwej okazji piją. I don't care what Valeric taught us. This is who we are. This is what we are. If we ever hope to defeat the ancients, we must embrace the power as they do. We can't keep feeding on skeevers and hope to grow strong. We must. We must feast. Z jednej strony trochę się z nią zgadzam. W końcu wampiry to wampiry, no. Nie zawsze ich winą jest to, kim są. Ale mogę jej też wyperswadować troszkę ten sposób myślenia. Może będę hipokrytą, robiąc to, bo kiedy ja zamienię się w wampira, to nie będę miał żadnych problemów. Ale jeszcze nie powiedziałem, czy zmienię się, czy nie. It's been so long. You just don't understand. How could you? I need this to live.
Valeric starves us. We mostly feed on animals, finding criminals when we can. There's a reason we're not as strong as the ancients. We must grow stronger. No, I... You're right. What am I doing? I've fallen just as the ancients wanted us to. Here, this is the key to the crypts. Tunis had it. Go in there and end this, please. No i proszę. Zdaje się, że ta panna nam nie pomoże. Przemówiłem jej do sumienia, a nie jestem specjalnie szczęśliwy z tego powodu. No cóż, skradajmy się. Zobaczymy, dokąd doprowadzi nas ta przygoda. Mam nadzieję, że będzie interesująca. Widzę, że tu więcej osób zapolowało na te wampiry. No, okej, może tak być. Osobiście lubię takie przygody, które wykonuję sam. A jest ich sporo tutaj. Instancji, które są przeznaczone tylko i wyłącznie dla pojedynczej osoby. Uhuhu. Tych paskud jest tu więcej. Dobrze, pięknie blokujemy. Spróbuję w ten sposób zrobić też tu. Pojedynczy przeciwnicy nie stanowią problemu. Kiedy mam dwójkę, mogę jednego szybko wyeliminować. A drugim zająć się troszkę później. Oho, jakiś templariusz wkroczył do akcji. Ten templariusz mag. Zobaczmy, co tam ciekawego. Przy okazji sprawdzę swoją broń, ale może to później. Do diabła. Jak widzicie, templariusz mag potrafi naprawdę zamieszać. Załatwiony. Można by za tym templariuszem iść i patrzeć po prostu, jak czyści korytarze. Niektóre klasy mają łatwiej od innych na pewnych etapach przygody. Niestety, nie udało mi się. Załatwieni. Musiałem zużyć Ultimate'a, właściwie... Poszedłbym te szczury załatwić, tu jest dużo książek. Pięknie. I załatwieni. Sprawdźmy, co ciekawego tutaj. Czy czegoś się nauczymy nowego? Nic. Jest dużo książek. Ale nic, co poprawiłoby poziom mojej wiedzy. A właśnie, miałem sprawdzić swoją siekierę. Jest poziom naładowania w porządku. Uhuhu, trzech przeciwników. Ale widzę, że będę miał sojusznika. Załatwieni. Elegancko. Oho. Jest i nasz główny. Rabia. Come. Feast upon your sweet, sweet blood. Enough of this. Now you shall die.
O cholernie świecie. Ja wytrzymam, jestem w końcu tankiem. Tak jest. No proszę, proszę. Cóż, rządy mrocznego wampira właśnie dobiegły końca. Idziemy zanieść radosną nowinę Valrikowi. Bo czemu nie? A ja tymczasem już się z wami pożegnam. Kolejne przygody? Leczmy tego. Kolejne przygody z The Elder Scrolls Online prawdopodobnie na innym poziomie. Chyba, że będziecie wielce zainteresowani, to zrobię je częściej. Ale teraz głównie jestem skupiony na tym, by osiągnąć jak najwyższy poziom, by dojść do 50. Taki jest w tej chwili maksymalny. Zatem pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się. Pa, pa.